Jezu. Weź wyjdź stamtąd, bo ja się strasznie stresuję tym chłopie. Dorota, ponownie testuję odgłosy. Ale dźwięki. Pomału, tutaj się uderza, tu się uderza, w te miejsca. O, ten jest taki mocny dźwięk. Emma, nie boisz się na kajaku? Nie? Racie. Dobrzy zawodnicy, dobra? O! To było dobre! Sędzia zrobił najlepszą robotę! Dobra! Wow! Będzie! Teraz! Nie ma! Ja pierdzielę, sędzia leży! Co tu się dzieje? Zaraz daj go wykończyć! Ale kolan, o łokieć! Ja pierdzielę! Siemaneczko, dzisiaj jedziemy do świątyni, która znajduje się tutaj w naszych górach, w mieście Patong. Byliśmy tam już wcześniej, więc z pełnym sercem już teraz, przed wyjazdem jeszcze mogę polecić to miejsce. Następnie udajemy się do fajnej, też mega restauracji na kawkę, później na plażę, później na jakiś obiad i tak dalej, więc będzie się dzisiaj dość sporo działo. Także zapraszamy do oglądania do końca, zostawienia łapki w górę, subskrypcji, jakichś miłych komentarzy, a tymczasem jeszcze tylko przed wyjazdem robimy książki, jemy szybkie śniadanie. Ja właśnie idę teraz na dół do lobby, bo Grab zaraz przywiezie mi i Dorocie sałatkę. Emi je tutaj już jakiegoś wyścika, kończy książki i ruszamy w drogę. Także zostańcie z nami. Bo my już jesteśmy na szczycie przy samej, świątyni, a tutaj jedzie nasza ekipa takim Isuzu wielkim. Także grubo. O, pod samą świątynię ich zawiozą. Nieźle. Dobra, to w takim razie my też jedziemy niżej. Słuchajcie, skuternówka sztuka. Wjeżdżaliśmy w trójkę pod tak wielkie góry, że troszkę coś tu czujemy, śmierdzi. Chyba sprzęgło się trochę przypaliło. jeszcze chyba silnik niedotarty, jeszcze chyba nie jest gotowy na jazdę po takich górach z takim obciążeniem, w 3 osoby. Także mam nadzieję, że nic się tutaj nie wydarzy. Trzeba go jeszcze trochę podocierać. O, jaki tam słonik, no. Fajny słonik wybudowali. Zaraz tam idziemy, tutaj chyba się rozliczają. Tutaj wszystko ręcznie rzeźbione. Patrzcie się, takie piękne rzeźby. Budda, małpka chyba, słonik i wszystko papierem ściernym. Wszystko tutaj z cementu. Ja cię kręcę. Normalnie to z cementu tutaj robią i później wycinają, coś tam skrobią. No ale elegancko. Bardzo ładnie to wygląda. Taki Budda. Ale cisza już jest taka tutaj fajna, tylko te cykady. Cykady to tak w górach dają, że masakra. A ty gdzie? Chodź, pobijemy w dzwony trochę. I tutaj piękny widok na Patong. Dzieci tam w dzwony biją u góry. Idziemy zobaczyć na górę. Dorota ponownie testuje odgłosy. O, ale dźwięki. Tam jeszcze na dole idziemy. Nie, na dół, chodź tu, pokaż jeszcze, weź podzwoń, jeszcze chciałem nagrać. Tu pokażemy jeszcze jak tutaj. No. Pomału. Poczekaj, bo jeszcze tego słychać. O. Tutaj się uderza, tu się uderza, w te miejsca. O, ten jest taki mocny dźwięk. Poczekaj chwilę, poczekaj. No teraz. O, mocno. To jest ten największy. Czekaj. Kurde, ale głośno. Za mocno ja musiał trochę. Ale cisza i spokój. O, tylko dzwony słychać. Dalej ekipa stuka w dzwonki. O, ale piękny dźwięk. Taki kurde uspokajający. Uspokajający ten dźwięk w sumie tam, nie? Taki. O. Wibracje, które działają na całe nasze ciało. No widzisz? Będzie tutaj taki wielki smok, albo wąż raczej. Wąż albo smok, nie wiem. A tutaj się schylę pod tym smokiem, wężem i zrobię tutaj takie coś. O. Żeby było fajnie widać miasto. Co to? Nic nie stukło?
Myślałem, że będzie dźwięk taki, że... No, sorry. Buty trzeba zawsze ściągać przed wejściem do świątyni. Nie ma lipy. Zawsze na bosaka. Wszędzie. Ale jest czyściutko, wykafelkowane, więc jak najbardziej można. Co? Jak monetę, żebym dać do rąk? Przecież dałaś już. Tak, ale co do skarbonki, ja tam robię. Idziemy w bananowce? Ale bananki ładne. Przed nami. Kurczę. To są te z tych grubszych. Jaki pająk. No jak, gdzie? Na pajęczynie. Niezły, co? Wylecą małe pajączki? Naprawdę? O kurde, jakby się takiego w domu zabiło. A, tu. Jakby się takiego w domu zabiło i małe pajączki były, Jezus, tyle małych pajączków, jakby tam wyskoczyło w mieszkaniu i później zaczęło to gdzieś rosnąć, to dopiero byłby hit. No. Ja bym nie ryzykował. Ja pierdzielę. Po, on gdzieś idzie. To teraz możesz mu... Chociaż żeby się nie wystraszył, że chcesz go zaatakować. Chłopie, gdzieś tak blisko. Jezus Maria. Jaki chłop. Z takim pająkiem to ja bym nie zadzierał. On taki zmulony trochę jest, ale powiem ci... Gdzie po prostu? Grubo. O Jezus. O Jezus. Weź już wyjdź stamtąd, bo ja się strasznie stresuję tym chłopie. Dora, patrz jaki sejf. Co oni w tym sejfie tu trzymają? Jaki sejf. No, ale patrz, można coś na przykład wrzucić do tego sejfu. Jakaś woda spływa, tata. No. Ej, a tam jacyś ludzie chodzą chyba. Patrz tam po ścieżce. No tam jest jakaś osoba, na wprost. Widzisz? Ciekawe, ja cię. Tu takie góry, takie dżungle, ale tam widziałem też nawet na rowerach, wjeżdżają na same szczyty. No, można by się było wybrać. No, różnorodna. No, ale palmy też tam piękne są u góry. Kurczę. No, to już taka dżungla dobra. W takiej dżungli są pająki. No właśnie, to ja kurczę patrzyłem na to już nie raz i to wygląda jak jakieś te pomarańcze, nie? Jak mandarynki. Ale to nie wiem, jakieś takie owoce palmy. No taka Tajlandia, takie zwierzaczki tutaj są. Taksy już podjeżdża, lecimy dalej, a my tutaj skuterkiem, kaski na głowę, lecimy do fajnej restauracji. No. Ale to jest mega miejsce. Kurde, teraz jak się wiać, może szumieć w głośniku. A druga sprawa, to są tutaj takie kajaczki. Bezpłatnie można sobie tutaj po prostu popływać kajaczkiem po tym tutaj takim stawiku, jeziorku. Właśnie przed chwileczką spotkaliśmy tam pana ze Słowacji, który poszedł sobie tam. Też tam tutaj trochę rzeczy poopowiadał i nawet powiedział nam, że jest tutaj polska restauracja na Phuket, bardzo blisko stąd. Także musimy koniecznie ją odwiedzić. Także subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć w następnym odcinku polską restaurację u Agnieszki. Zobaczymy. Ale fajna miejscóweczka. Klimacik piękny. Woda. Można się zrelaksować, posiedzieć przy kawce. Jest mega. Przejdę się tutaj jeszcze kawałeczek. Pokażę, co tutaj jest. Jak tu jeszcze wygląda. Można sobie o, tutaj na takich leżaczkach. Chociaż to chyba nieprzyjemne. Chyba troszkę takie brudne. Chociaż to skóra, to by trzeba było sobie jakiś swój ręcznik na to położyć, żeby sobie tutaj poleżeć. Tutaj druga taka chatka. Tutaj nawet sobie ktoś wędkę zarzucił, rybki łowi. O, tutaj nawet huśtawka. Fajne miejsce. Tutaj ten Słowak sobie siedzi. Tutaj ma miejscówkę elegancką, kurde. O, rybki znowu. O kurde, tutaj nawet się suszą jakieś. I tutaj jakaś woda sobie z gór spływa. Palmy. No i w sumie tyle.
Bardzo fajne miejsce, bardzo. O kurde, jaka tam zarąbista willa u góry. Jacie, ale chata. W takich górach, mega. Kokosów od groma, to się nie ma co dziwić, że w restauracjach są kokosy na sprzedaż. Bo na przykład kawy nie było, czegoś tam jeszcze nie było, no ale kokosy były, no nie ma się co dziwić. Ale tutaj jest taka typowo azjatycka, zobaczcie na to, jak to wygląda. Kurde, jaka restauracyjka, z jakim klimatem. Przy samiutkiej wodzie siedzi się i je, odpoczywa. Kurde, ale miejsce. To jest takie typowo już egzotyczne miejsce. Pięknie to wygląda. Naprawdę czadowo. W takim miejscu jak to, to zdecydowanie bez pośpiechu, bez nerwów, bez niczego. Tutaj trzeba po prostu mieć czas, przyjechać, spokojnie sobie posiedzieć, zrelaksować się. No to tak, to zdecydowanie to miejsce. To jest to dobre miejsce na to. Fura taka, kurde. Ja pierdzielę, starodawna, ale wypasiona jak nic. I to jeszcze, co najlepsze, po Bangkoku wciąż takie jeżdżą. Cały czas takie właśnie taksówki w dalszym ciągu jeżdżą po Bangkoku. I można jak najbardziej taką sprawną w Bangkoku się przejechać. Tutaj mamy jeszcze taki go-kart jakiś śmieszny. Fura też taka jak nic. Dwuosobowa. Ciekawe, jak się tutaj sieci. Sprzęt. Kurde, jakie tutaj są widoki. O ja pierdzielę, tutaj nawet te jackfruity rosną. Jacie. A ten, patrzcie się, ten w worku tu jest, jaki o wiele większy od tego. Kurde, ale ciekawa sprawa. Te w workach są dużo większe, może to ciekawe dlatego, że mają cieplej albo coś takiego. No tutaj to relaksik, to jest pierwsza klasa. O i tam właśnie teraz widać jeszcze tą willę u góry, na środku. I ta miejscówka najlepsza, kurde, chyba w całej Tajlandii. Tamta miejscówka dosłownie to jest... Tu też, ta też jest mega zarąbista, ale tamta to jest na żywo taki klimat, że... Mega miejsce. Co? Będziesz jeździć na kajaku? Płynować? Znaczy się? Emma, nie boisz się na kajaku? Nie. Nie? Acie. No siadaj. Dawaj, no nie bój się. Obróć się. No dobra, to ciężko jest. Nie panikuj. Kamizelka jest ciężka. No bo ona jest za duża, ona jest dwa razy na ciebie za duża. Czekaj, ja ci to poprawię. Emi ucieszona, frajda jak nic. W takim, kurczę, sztucznym stawiku popływać, na takim kajaczku. Mistrzostwo świata w takich klimatach azjatyckich. Kurde, ale czad. Tak się zasiedzieliśmy w tej pięknej restauracji, w tym pięknym miejscu, z tym pięknym stawikiem, że jest już godzina prawie 17 i zrezygnowaliśmy z plaży Freedom Beach, na którą właśnie mieliśmy jeszcze jechać, ale jeśli chcecie zobaczyć plażę, naszą wycieczkę na Freedom Beach, to tutaj teraz macie wideo z tą plażą, także zapraszam do oglądania i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, hej!